społeczeństwo to zrobiło przed czasem. Wróćmy do normalności. To chyba wszystko na Pani sobie pytanie, tak? Właśnie. Na zakończenie chciałbym powiedzieć coś od siebie. Otóż stwierdził Pan, że PO i PiS to złodzieje, okradają nas. Otóż prawda jest taka, że kto by nie był u władzy, będzie okradał naród. Jeszcze chciałbym Pan mówić, że lewica ogólnie nas nie daje nam pola manewru, tak jakby nas kontroluje. Otóż ja wolę żyć właśnie w takim narodzie, niż w narodzie, gdzie byłaby samowolga, bo byłby normalnie bajzer, moim zdaniem. Tak, starożytni Rzymianie mówili corruptissima republica plurime legis. Im więcej praw, tym większa korupcja. Otóż Konstytucja Stanów Zjednoczonych liczy 4 kartki papieru, Konstytucja Polska liczy 40 kartek papieru, Konstytucja Unii Europejskiej liczy 400 kartek papieru. I oczywiście im więcej praw, tym większy bałagan, tym większa korupcja. Oczywiście trzeba to zmienić. Natomiast Pan się myli, że brak praw powoduje bałagan. Otóż kiedyś ktoś mi powiedział, ja tam nie byłem osobiście w takim przybytku, od razu mówię, to jest brak mojego doświadczenia, może na starość się kiedyś przełamie. Ja kiedyś powiedziałem, że tutaj panuje burdel. A raz powiedział taki bywalec burdel. Co pan wygaduje? W burdelu panuje porządek. Otóż, oczywiście, że tak. Otóż, widzi pan, to nie prawo decyduje o tym wszystkim, tylko nastawienie. Pan coś powiem. Jak prawo w niewielkim stopniu oddziaływuje na ludzi. Nie wiem, czy pan wie, jakie jest od 1 stycznia najbardziej liberalne państwo w Europie. Białoruś. Od 1 stycznia podatki są najniższe w całej Europie, zdecydowanie obniżone. Zlikwidowana jest ingerencja biurokracji i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Brytyjczycy się nie pchają do tego? Rzeczywiście nikt nie robi, nikt nie przeszkadza. Można coś się na Białorusi. Bo ludzie nie wierzą, znaczy nie wiedzą o tym przede wszystkim, jest propaganda antybiałoruska, antyłukaszenkowska. Po drugie, nie wierzą, że dzisiaj jest liberalny, a za 2 miesiące czy za 2 lata musi odwiedzić, prawda, i ten. Czyli właściwie co powstrzymuje ludzi przed tym? Nie? Prawa są ok. Co właśnie powstrzymuje? Co? Że dyktatura, przecież lud też potrafi zmienić z dnia na dzień prawo, głosowanie powszechne, prawda? Dlaczego ludzie tam idą, a tam nie? Bo decyduje nos. Nie wiedza wyniesiona z podręczników, już w żadnym roku nie wiedza z telewizji, tylko taka wiedza wyczuwana tutaj. Ludzie muszą mieć nosem. I najważniejsze jest to, inteligencja, pilność, rozumienie. Trzeba się oczywiście uczyć, że już się w szkole to trzeba skończyć, to jest jasne. Ale trzeba pamiętać, że najważniejsze jest to, jacy wy będziecie. Jacy wy będziecie. Czy na przykład dacie się przekupić. Na przykład zgodzicie się iść na urzędnika, który żyje z podatków od biednej kobiety z Podbławy, która musi dopłacać na przykład do kolei państwowej, może nigdy byś nimi nie jeździła, nie jeździ, ale w podatkach, kupując bułeczkę, bo je tylko dwie bułeczki, a nie tylko stać, ale kupując te bułeczki, płaci 30% wartości bułeczki na dopłatę do kolei. Czy wy się zgodzicie na to, żeby ją dalej tak wyzyskiwać? Czy powiecie, nie będę służył takiemu państwu? To jest to samo z mnie diagnosikowi. Chodzą legendy, komuniści rozpuszczają legendy, że Janosik był kochany przez lud. Jest to nieprawda i wy o tym wiecie. Przy ogniska śpiewacie piosenkę tam. Pytało ci w co Janicka, nie? Hej, da się ciemny wiejsku zieleni. Hej, powiadali, hej, ze Janicka porubali. Hej, porubały go Orawiany, hej, za łowiecki, za barany. Ten sukinsyn był znienawidzony na Podhalu. Napadał na tych górali, tych gadów, którzy jeszcze mieli łowiecki, odbierał je, uszywał tego bandę, a jednego barana oddawał tam biedacy, żeby mieć publicity, za radą swojego oficera od public relations, prawda? No to łajda i bandyta, nie bohater ludowy. Komuniści tego robią bohatera ludowego. Był znienawidzony, sam robił państwo. Udaje, że odbiera bogatym i daje biednym. Bogaci banków nie płacą. Płacą średnio zamożni i najbiedniejsi płacą. Dlaczego biedni płacą najwięcej, bo są najgłupsi? Dlaczego biedni są najgłupsi? Bo gdyby byli mądrzy, to by byli bogaci. Prawda? Jest selekcja naturalna, człowiek głupi jest znacznie częściej biedny niż ten. No z tym, czy zdaliście do wniosku, że najpierw jest oszukiwać biednych. I okłamują biednych. Nie ma sobie zdać z tego sprawy. Biednych. Przecież na studia kto idzie? Dziecko z rodziny zamożnej zawsze idzie na studia, nie? Zawsze. Bo się zapłaci na prywatne studia, albo da łapówkę, albo coś tam. Pójdzie na studia. Nawet głupie pójdzie. Ojciec zapłaci za egzaminy i coś tam.
A dziecko z rodziny biednej tylko wtedy, jak jest zdolne, bo inaczej musi iść do pracy, musi przyjąć rodzinę. Czyli co idzie? Te biedne dziecko idzie do pracy i z podatków dopłaca do bezpłatnych studiów dziecka z rodziny zamożnej. A biedni wierzą, że to jest dla nich dobre. To są głupi. Rozumie pan? I czy pan chce dalej tych biednych wyzyskiwać? Trzeba sobie zlikwidować ten ustrój wyzysku i stara się zmienić to na ustrój sprawiedliwy. Co się zastanowić? Każdy z was musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy chce mieć za swoje pieniądze, za swoje pieniądze utrzymać swoją żonę i dzieci, prawda? Czy chcę wychowywać dzieci na samodzielnych ludzi? Czy chcę wychowywać ludzi na klientów państwa, którzy żyje z zasiłku? Teraz w Ameryce był zawsze przypadek, taka pani urodziła ośmioraczki. Słyszeliście o tym przypadku. Ona jest nienawidzona w całej Kalifornii. Są demonstracje pod jej domem. Bo ona to skoro była na koszt państwa, ona przez 10 lat nie zrobiła ani centa. Miała męża, się z nim rozwiodła. Czyli żyje nawet nie z mojego męża, tylko jest pasożytem, który żyje na społeczeństwie. Ona studiowała na przykład na studiach o rozwoju dzieci i młodzieży i natychmiast wynalazła u swoich dzieci, ma jeszcze wszystko oprócz tego, jakieś wady tam, początki celiakii, początki tego autyzmu, coś tam i wyłudziła tam zasiłki. Kontuzja kręgosłupa. Do dzisiaj wiele pieniądze za kontuzję kręgosłupa, a ośmioro dzieci, prawda, pokoju nosiła i się uśmiechała. Nic jej nie jest na ściągacie. Rozumiecie? I teraz wszyscy się oburzają. Jak to? Jak to? Dlaczego ona wyciąga tyle pieniędzy? Demonstracją. A jak ma jedno dziecko, to trzeba jej dawać? A czym to się różni? Czy 14 kobiet naciąga na jedno dziecko, czy jedna na 14 dzieci? A co za różnica? Sama zasada, że się daje pieniądze za nic, jest niesprawiedliwe. Niech się dacie faceta, który by ją utrzymywał. A proszę, a dlaczego ma utrzymywać ją Kowalski, który z nią nie sypie? Prawda? Niech ma przynajmniej jakąś przyjemność z tego ktoś. Otóż przepraszam, to jest niedopuszczalne. Musimy wrócić do normalności. Do normalności, że każdy żyje za swoje pieniądze. Dziękuję bardzo za uwagę. Przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.